W 1995 roku we Wrocławiu, oglądając program wrocławski, zobaczyłem pana, który zbiera autografy. Jego zbieranie autografów polegało na tym, że on wysyłał do znanych ludzi swoją prośbę o autograf. No i tak się zaczęło. Pomyślałem, czemu nie, trzeba spróbować. Pojechałem do Warszawy i pierwszym moim autografem był autograf i dedykacja pana Jana Koguszewskiego, który był świetnym kabareciarzem, który jest świetnym aktorem, kabareciarzem. W sumie to było jeden z pierwszych moich autografów. Później zaczęły się następne. I dzisiaj mamy rok 2010 i ja już tych autografów mam w tej chwili 4973 autografy na dzień 6 marca 2010. Są to różne przygody związane z tymi autografami. Jest to bardzo fajna pasja. Dzięki pasji poznałem wielu wspaniałych ludzi, m.in. Mariusza Kudzianowskiego, od którego otrzymałem koszulkę w 2004 roku ze specjalną dedykacją tylko dla mnie. Ostatnio do mojej kolekcji przybyła też koszulka wicemistrza świata w wioślarstwie Pawła Rajndy, wrocławianina. Mam też koszulkę Otylii Jędrzejczak, która też jest dla mnie bardzo cenna, bo wtedy właśnie pani Otylia Jędrzejczak przekazała swój złoty medal na klinikę hematologii pani profesor Alicji Chybickiej. Z każdego zbierania też są wspaniałe gadżety typu identyfikator Cezarii Wory z autografem Katie Melua, ostatnio z Targowiosa Mariusza Pudzianowskiego. Miałem okazję być też gościem Tańca z Gwiazdami. Jest to 4,5 tysiąca autografów w 17 wielkich albumach, ciężkich. Jest to bardzo trudne i męczące zadanie zbierać takie autografy, ale to jest wielka pasja i cenię ludzi, którzy mają pasję. Moją pasją jest zbieranie autografów i robienie zdjęć z nimi. Są to różne autografy, różnego rodzaju. Są to autografy bardzo osobiste, są to autografy tylko imię i nazwisko. Są to na przykład takie z serduszkiem. Mam bardzo cenny autograf pani Krysi Sienkiewicz, którą bardzo cenię. No praktycznie w moich albumach są wszyscy znani z pierwszej i drugiej ligi. I w tej chwili już tylko zbieram do rekordu Guinnessa, do którego brakuje mi tylko 17 zdjęć. Myślę, że to jest kwestia 3-4 miesięcy i będę miał rekord Guinnessa. Będę pierwszym wrocławianinem i pierwszym Polakiem, który zdobył tak w takiej może, no, nietypowej pasji rekord Guinnessa.